co w rolnictwie się zmieniło? Ile świnek nam przybyło? Oto ważne jest pytanie. Spis odpowiedź da dziś na nie. Rolniku, twój udział w spisie pomoże władzom w analizie i pozwoli ocenić szybko, jak w ciągu 10 lat zmieniło się polskie rolnictwo. Więc nie czekaj już, rolniku. Wiem, że pracy masz bez liku. To na dziś jest twój cel. Wejdź na spisrolny.gov.pl. Pisać się o każdej porze. Aplikacja internetowa ci pomoże. A gdy będziesz już gotowy, wybierz samospis internetowy. Jeśli tylko masz pytanie, konsultant na infolinii odpowie na nie. A jeśli tylko chcesz, możesz na infolinii spisać się też. Dużą szansę na nagrodę masz, gdy przez internet spiszesz się w czas. I to nie są żadne kpiny. Wygrać mogą dzieci z najliczniej spisanej gminy. Nad spisem czuwa gminny komisarz spisowy. W każdej chwili do pomocy gotowy. Gdy utrudniony masz dostęp internetowy, przyjdź do urzędu gminy. Tam czeka na ciebie punkt spisowy. Miej z racji spisu spokojną głowę. Twe dane będą anonimowe. Wszystko, co zbiorą i co policzą, to statystyczną jest tajemnicą. Twoje dane są bezpieczne, dlatego spisz się koniecznie. Miej to już szybko z głowy i spełnij swój obowiązek spisowy. Ja już się spisałem i ambasadorem spisu się stałem. To nie jest trudna rzecz, wystarczy tylko chcieć. Rolnik o tym wie, że należy spisać się. Więc nic nie pozostało, jak tylko spisać się, jak na rolnika przystało.